Cześć, cześć, ich bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i nie będę reagował na te żadne zaczepki mojego przyjaciela. Jak się zwiesz, śmieciu, który przerywa mi nagranie? Nazywam się Pulchny Niedźwiedź i... Jesteś gównem, dobrze, okej, okay, już wszystko mam wyjaśnione. Moi drodzy, kontynuuję już rozgrywkę. Który jest lepszym kanałem. Zaraz przerwę tę nagrywkę, zaraz to przerwę to nagranie, żenujące. Wyjdź, wyjdź mnie i nie wracaj, lepiej ogarnę Japonię. Proszę cię, głównie, ty nawet nic nie mów, kurwa, twoje overextension 104%, bo dajesz mi z klika. Przepraszam bardzo. Chcesz mówić o ogarnianiu Japonii. Ja ogarniam... Korea, kurwa, i cofnięcie w rozwoju na 30 lat. Istniejemy, istniejemy. No kurwa, istnieje, to wiesz, istnieją też, jak, że tak powiem, kamienie i murzyny też istnieją, no i co z tego? AIDS też istnieje, i co? I co? I zabija. No właśnie nic, no. Dobra, okej, moi drodzy. Słuchajcie, przycięliśmy wam trochę czasu, nie dlatego, że chcieliśmy, tylko dlatego, że mój dostawca internetu stwierdził, świetnym pomysłem będzie wyłączyć Ignacemu internet na 5 sekund, nie? Akurat przerwał nagranie, bo wiadomo, że nie chcę montować plików, a poza tym nie mam czasu, bo nagrywamy to o godzinie 17, a o 20.30 musi się pokazać odcinek, więc nawet nie zdążył zrenderować, więc tak postanowiliśmy z Niedźwiedziem, to jest dobre zrządzenie losu, bo akurat minęło nam trochę czasu, jak nasz król był płodem i ma 13 lat, ale za 2 lata już będzie mógł być walecznym płodem. Już jest larwą. Po czwarką chyba się to ładnie nazywa, nie? Dokładnie. W kokoniku już jest, tak? Za moment wyjdzie... będzie jak motylek. Motylek, za chwilkę wyfrunie, podbija cały świat. Czy taki motylek trochę upośledzony, ponieważ nie potrafi mówić. Tak, on taki jest bez jednego skrzydełka, on tak lata w kółko. Dobra, dobra. Zauważyłem, że powstał kraj Gondwana. On zawsze istniał? Zawsze istniał. Pierwszy raz widzę go takich duży. To jest takie śmieszne. Albo duże zdobyli wyjątkowo. Ale nie, Gondwana to jest generalnie tam zawsze jest taki. Jean znowu chce z nami Royal Merch. Nie. How about no? Właśnie. Niedługo anektujemy Jean w ogóle, to będzie śmieszne. Taki no, progres. To w sumie będzie fajny progres tutaj, ładny. Ile to z developmentu w ogóle ma Jean? Ty, ale może Ignacy bez kitu skolonizujemy te prowincje na północy. No po chuj. Bo napis tam się psuje. Pierdolę twój napis, ale w dupie twój napis. Głównym celem grania w Europę jest posiadanie ładnych granic i ładnego napisu. W życiu. Który będzie się rozciągał. W życiu. Jak nie? Jedynym celem jest to, który jest achievement. Osiągnięcie 100 merkantylizmu. To jest jeden cel gry w Europie Universite. W ogóle straciliśmy wszystkie claimy na UE. Wszystko. Zacznij je robić. Wysłałem jednego kolesia, ale to tak... Dalej. Chyba kurwa ci nie idzie za dobrze. To wysłanie. Dlaczego mam jakiś 1000 żołnierzy w jakimś wypiździewie dolnym? Co w ogóle to... słyszałeś najnowszy dowcip z Europy? Jaki jest najnowszy dowcip z Europy? Jaki jest najbardziej heteroseksualny kraj w Europie? No gay. No gay. Tak. Ale śmieszne. Kurwa, taki nowy żart, że ja pierdolę. No. Słyszałem go stary w 95 jeszcze. chcemy absent merchant dostać. A co z drugą opcją? Diplomatic power i dukaty. Tracimy deep power. No 10 deep powera i 16 dukatów. A absent merchant na ile? Na 10 lat. O kurwa, biorę to drugie. Na 10 lat nad nie będę się zastanawiał. No, 10 lat za 10 deep pointów? No litości. No. Litości. A, jaki jest, uwaga, mój autorski dowcip. No. Jaki jest ulubiony... O, UE się westernizuje, mordo. To dobrze. To świat, nie, to jest źle! Tak, dlatego trzeba mu powiedzieć wojnę. No, wypowiedz. A nie, mamy króla Amebę. Co on będzie mógł powiedzieć? Liang Separatist, Xuzu, wstawiłeś tam wojsko? Wstawiłeś. Wstawiłem chyba. Jak, co? Jaki jest ulubiony kraj Shena? Nie wstawiłem... Kurwa, poczekaj, kolonialistyczny, czekaj. Nie wstawiłeś tam wojska, Gałganie, jak zwykle. No dobrze, no spokojnie. Wbijemy, zmasakrujemy. Co to za tego? Ksuzu. Suzu to jest po Simsowemu chyba dzień dobry. Stoi tam armia. Nie, w Ksuzu nie stała. No jak nie? Stoi teraz. Postawiłeś tam. A więc, jaki jest ulubiony kraj Shena w Europie? Nie wiem. Shun. To, rozumiem, że to miało być śmieszne, tak? Miało być śmieszne takie. To wyszło jak zwykle, czyli żenująco. Jak twoja twarz. Przynajmniej ją kurwa mała nie się chowa w bunkrze. Ej, w ogóle dlaczego Moskwa taką inną prowincję ma zagubioną, która nam się tak wcina w granicę i psuje jej wygląd? Nie wiem, bo jej nie zabrałeś zapewne. To tak nie może być. Ja tu wypowiadam wojnę zaraz. Nie, wojnę wypowiadamy UE. A no tak, westernizacja, zapomniałem. Ale na starć będzie na... Na co nas ma nie skorowanie? Stać? Czego UE? Czegokolwiek. To ja bym zrobił z UE płoda i sprawił, żeby wypruła się z czegoś z środka. Nie brzmi to jak głupi pomysł, ale zapominasz o jednym bardzo ważnym aspekcie. Yue ma sojusz z Oiratem, Shunem, Chu i Mongyangiem. Czyli w sumie powstała taka koalicja wszystkich państw azjatyckich przeciwko nam. A z Shunem, z Chu, okej.
No dobra, tylko my jesteśmy kurwa zwesternizowanym krajem, który powinien rozjebać, o ile nie będziesz ty prowadził wojny. Proste, nie? No, proszę bardzo, ja w ogóle nie będę dotykał. W ogóle nie będę dotykał. Ja będę się zajmował kolonizacją, naprawię nam przynajmniej napis. Kurwa, ty gałganie, ci kurwa dam naprawić napis. Tyle ci powiem. Słuchaj, Moskwiczanie chcą wybuchnąć. Poczekaj, musimy troszkę wojska przestawić. Wiesz, daj mi sekundkę, ja muszę tylko zobaczyć prowincję. Nie wiedz, Ksuzu stoi wojsko, tak? Okej. Ceterlang. Ceterlek. O, dobra, tutaj, okej. Okay. Ilhurle chyba chcą jeszcze wybuchnąć, czy już nie? Nie chcą. Czulym Irkuck. Dobra, okej, okay, wszystko wiem. 13 tysięcy do Ceterlega to chyba trochę za mało będzie. Już wszystko zrobię, już wszystko zrobię. O, dobra. Irkuck tutaj. Ty idziesz Czulym, a ty idziesz do Serlecka. Gdzie jest ta trzynastka, którą wysłałem stąd tutaj? I ty idziesz do... tu. Dobra, okej, okay, wszystko, już możemy grać. A ja teraz tak patrzę, nie? Nasza jedna 24 nie jest pełna, dwa działa brakuje, dorobię. Jest taka jedna manufaktura, nie? No. Która zwiększy nam przychód w jednej prowincji o 0,64. Zajebiście, to ją buduj. Buduję. Tylko teraz już się bym ograniczył zbudowanie, zważywszy na to, że jeżeli chcemy wypowiadać wojnę za rok, dwa, to warto oszczędzić tego hajsu. Czy wiesz, teraz mamy z parę miesięcy dużo dochodu, bo koloniści lecą, będą długo lecieli, ale... Czy wiesz, że to była ten pierwszy budynek od czasów no. mojego tutaj, nie wiem jak to się nazywało, datę czy jakkolwiek, no, chyba postawiłem? Tak? Tak. O, a ja postawiłem ich troszkę już, wiesz? No patrz, w ogóle muszę sprawdzić nową mapę ekonomiczną. Ach, mój wspaniały kraj, którym zaczynałem, taki cudowny. A twój jak dalej, taki murzyński? Conquest, Casus Bellina, Jue. Ksuzu wybuchli, sprawdzić właśnie. Tamto? Właśnie! A czy my... Nie, kiedy się dostaje imperializm Casus Bellin? Który to był rok? Późno, późno. Przede wszystkim to nie imperializm, to dostajesz, jak masz dyplomę administracyjną. No właśnie, czyli to... Palu. Dobra, Pima, wycofaj się na W którym chwilę. Roku będziemy mieli tę administracyjną? To jest na 20 której? Zaraz sprawdzę. Zaraz wszystko będę wiedział. Masz tam obok napisane przecież, przy technologii jak jesteś. To jest przy 24, z tego co pamiętam. Nie musisz pamiętać, tylko wystarczy wejść na technologię i patrzysz sobie. Wait. Bo chciałem wziąć technologię. Chciałem wziąć technologię teraz, ale się przypomniałem, że przecież my musimy wymaksować administrate ideas, prawda? Administracyjne. No, powinniśmy. Tylko, że to jest taki problem, że nasza technologia jest tańsza od idei. No tak. Trochę smutne. Wiem, to może kurwa po prostu kliknij i zostaw to i leźmy dalej, co? No dobrze. Ej, nie ma tutaj tego znacznika, jakiś zawsze był ten znacznik, gdzie on się znajduje? Pam, param, pam, pam, pam. Jak tam te bunty w Kalka? Stoją tam, mam nadzieję, stoją, a ci moskiewscy też stoją? Chyba tak. Dobra, jak tam nasz król? Halo, królu, halo, dzień dobry. Klej mój Jue. A właśnie, tak, racja. Powiedz mi tylko, czy to Jue ma tak totalnie przestać istnieć, czy... Nie, ma zostać, że tak powiem, okrojone ze wszystkiego, co jest dla niej możliwe. Idea! Chciałem wziąć. Jest. Jest, król! O, 233R, kurwa. Ale jeszcze jedna idea i wchodzimy na wykonanie naszej... O, ho, 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 ho. Jeszcze jedna idea mi się kolorowy, która będzie za moment, a to oznacza, że będziemy mieli jeszcze bonusowe 15% infantry compatibility. Jak się z tym czujesz? Dobrze, a teraz muszę sprawdzić tak. Przede wszystkim ledger mi tutaj dajcie. Wojsko, chcę sprawdzić. Powiedzcie mi, jakie armie ma Mongjiang, bo nie znam tego kraju totalnie. Halo, Co się stało z tymi armiami? Dlaczego one są jakieś takie dziwne? Pod M. Czy nie mogli tutaj dodać po prostu opcji wpisz sobie państwo i tyle? Mongjiang. Mongjiang ma w sumie 34 tysiące żołnierzy? Matko bosko. Chwileczkę, bo tutaj trzeba zrobić jakąś... Mamy dalej trus z Oiratem? Mamy. Czyli Oirat odpada. Kogo można więc zaatakować? Chu. Czy mamy claima na Chu? Czy możemy go w ogóle zaatakować? Nie możemy. A to smutne. Ale będziemy mogli, jak Jin anektujemy. Z kim ma sojusz Chu w takim razie? Chu ma sojusz z Shunem i Yue. Ej, to zrobimy to tak. Słuchasz mnie? Tak, no. Anektujemy Jin, atakujemy Shu, znaczy Chu, przepraszam, bo Chu ma sojusz z Shunem i Yue. A jakbyśmy zaatakowali Yue, to byśmy walczyli z Mongjiangiem jeszcze i tam innymi imperiami, więc no, wolałbym sobie tego oszczędzić. Mhm. Więc Chu zaatakujemy i Yue tak wykończymy. Tylko problem będzie z tym Shunem, no bo to jest dość duży kraj, który... Nie jest duży, ma duże prowincje, ale nie jest duży. No, zaraz zobaczymy, ile ma ten. Ile ma armii? Bardziej się ma o Yue niż Chu, tak szczerze mówiąc. Niż Shuna.
Szumak, i oni mają trójkowy sojusz piękny, nie? Jue ma 50 tysięcy żołnierzy. Dobra. A Szun... Zajebiście, misiu kolorowy. Skończyliśmy. Mamy nasze ambition ukończone. 15% combat ability. Bol, jest cudnie, co? No, samuraje po prostu. Żebyś wiedział, nakurwiają już hardo. Bunty? Pokaż mi jeszcze. Kalka separatist. Taka śmieszna sprawa trochę, nie? Bo tak, jak patrzę na naszą tutaj militarną, to widzę, że mamy... No, 107 tysięcy żołnierzy, nie przepraszam, 153 tysiące żołnierzy. No. A jak tak patrzę na nasz kraj, to ja ich nie widzę, kurde, tak gdzie oni są? Wiesz co, bo mamy na przykład w samych Chinach stoi 52 tysiące. Nie wiem, po co w Japonii nam stoją te armie. Może się uda z Japonii, żaden problem. Gdzie... Masz flotę transportową 20, trzeba powiększyć transportówkę przy okazji. Tak mi naszło. Rzeczywiście, no to płynę tą 30. To musisz na dwa razy ich zabrać, wiesz? Dobra. Powiększę transportówkę naszą na szybko, dobrze? Mhm. O, jaki event, 10 prestiżów w dół. Aj, smutek i żal. Prestiż plus 5. Anektowaliśmy Jin, czyli tak jak to przewidziałem. Nie. Przewidziałem aneksję Jinu, widzisz? Kurwa, ty to jednak jesteś, ziom. No. Szalony. Jeszcze sobie to... Nie wiem, jak to będzie, ziom. O kurwa, kafa została zjedzona chyba przez otomanów. Już całkowicie? No, chyba tak. Znaczy tam niewiele im zostało. I ten żarcik, co produkują w kafie? Aaa, gówno! Kawę. Okej. Okay. Dostaliśmy bonusowe 16 tysięcy żołnierzy. Co z nimi robimy? Utylizujemy ich, czy coś z nimi... Przydadzą się, bo patrz, ile mamy tego. Armii. Mamy 169 na 190, więc na luzie. No, nie tak na luzie, bo to kosztuje, nie? No i ile tam? Że tam przychód się... Wiesz, na co czekam? Z utęsknieniem na czwartą ideę. Land Maintenance Modifier minus 10%. Bo przy naszym maintenance, który wynosi 82, to będzie 8 dukatów. Uwaga, płynę. Płynę z posiłkami. Japończycy w końcu zobaczą kontynent. Jeszcze mamy 16 tysięcy na w Filipinach, jeżeli cię interesuje. A w sumie interesuje, ale najpierw przetransportuję Japończyków. Oni są ważniejsi. Znaczy to są chyba wszystko Japończycy tak na moje, ale to tak tylko... No. Nie. Prawdziwi Japończycy mieszkają tylko tutaj w Japonii, na tej prawdziwej Japonii, tam na tych wyspach. Okej, okay. Jak uważasz? Reszta to jakieś podrudzie podbite. Dobra. O dziwnej kulturze. Tu się przydasz bardzo. Zrobię jeden budynek, wiesz, ale on w dobrym celu go zrobię. Bo zrobię w Beijingu ten najwyższo poziomowy market, wiesz? O, fajny event. Co wziąłeś w nim? Było to kolejna opcja. A, że tam mamy jakiś zwiększony growth, tak? Rozwija się tam wszystko. Dobra. O, jakaś kolonia się skończyła i skończyliśmy chyba misję dzięki temu i będziemy mogli chyba zrobić nowy kolonial entuzjazm, czy nie? Jakie mamy misje? Rival. Bierzemy z Vijana Garem, co? Bierz. Czy Vijana Garem jakoś coś tak powinno czytać? Ktoś pisał ile. Ty, Vijana Gar jest dla nas w ogóle friendly i chce z nami sojusz? O, a to miło. No, tak sobie myślę, czy to nie jest głupi pomysł. Chociaż szczerze, jakie my z nimi mamy interesy? Żadne. Chyba, że Portugalczyków wcisnąć, którzy mają tam jedną prowincję. No ile oni pomogą z tymi Portugalczykami, tak szczerze? Co zrobiłeś z tą resztą floty? Nie wiem, chyba się podpięła pod moje statki, wiesz? To sportowe? Aha. Tak, widzę, że się podpięła. Tak, 25. Gdzieś ty nimi popłynął? Na Filipiny. A, na Filipiny, okej, dobra. O matko, Sako Kulou. Potrzebujemy jeszcze? A co mamy z... tak, bo będą na nas nawracali. No dobra, no to misjonariusz. Choć kurwa nie wiem, czy jak już jesteśmy Western, to czy... Właśnie nie wiem, czy jak my jesteśmy Western, to czy mogą to robić. Kurwa. Xian fabrykuje na nas klejma. Co? Shun fabrykuje na nas klejma, jeżeli dobrze mi się wydaje. A czy on nie odkrył po prostu, że to my fabrykujemy? A, okej, dobra, faktycznie, tak działa. Dobrze, już, okej? Okay? No właśnie, tak. Nie bądź tak agresywny, dobra? Dobra. O, Kalka Separatist już wypierdalają w dół. Spoko. Muskowity chcą jeszcze wybuchnąć. Tak, jak stoimy z przywódcami? Jak wygląda nasz army tradycyjny? Teraz robienie przywódców powolutku zaczyna być fajne, bo już mamy dużo pipsów w ogóle na start dla nich. Jeżeli chcesz zrobić przywódców, ja bym zaczekał jeszcze dwie idee, bo wtedy nasi przywódcy będą mieli tak, w bazie jeden szoku i jeden fire, do tego będą mieli jeden manewr na samo wejście, czyli dostają trzy pipsy przy samej rekrutacji, a do tego dochodzi jeszcze tradycja. Szun wypoziowany Jarkandowi. Ej, to mi się podoba. To daj mu chwilkę, niech się zacznie walczyć. Mosko walczy z Nogejem. Z Nogejem, okej. Okay. Dobra. Teraz tak, jedna armia będzie stała tutaj. Druga armia będzie stała tutaj, żeby przywitać się z Szunem może. Chociaż nie, chyba Szun raczej tam nie zagraża.
to niech stoi dalej w tym ksiazu. Jedna armia niech stoi tutaj i jedna niech stoi przy granicy z Yue. Dobra. Armie rozstawione. Poczekaj chwileczkę, no że chciałem tylko spojrzeć. Czuł, to ja bym zwasalizował. Wiesz, że on ma dwa claimy na Yue? Jeden na Yue, jeden na Changsheng? Na, o. Sorry, Kory nawet. O. No. O, tylko że... Chwila, moment, bo jak my zaczynamy Czu... Przyszło mi coś do głowy, niedźwiedź. Co? Pamiętasz takiego przeciwnika naszego, nazywał się Liang? On był na całe Chiny i wszyscy go rozdrapali. Ale on ma w takim razie wszędzie Kory. Myślisz o tym samym, co ja? Nie, on nie ma Korów. Ale ma dużo Korów. Nawet zdziwiłbyś się, jak dużo w Shu ma Korów. W Shunie. W Shunie tak, ale tutaj w Yue chyba nie. I bo z tego, co widzę, no tak klikam teraz. W Shunie ma dużo. No ale... nie tak bardzo dużo, ale ma jeszcze na Chu. Ale pamiętaj, że i my mamy dużo chyba Korów Liangu. No mamy, to prawda. To prawda. A co my tutaj mamy za event w ogóle, bo takie dwa eventy mi zgadzają. Ruski wybuchły, dobra, to Ruski już są spacyfikowane. Wygląda na to, że wszystkie bunty północne zostały spacyfikowane. No, Portugalia daje nam embargo handlowe. Kurwa mać. See if I care. Dobra, północne bunty zostały spacyfikowane. Nie wiem, komu wojnę powiedzieć, wiesz, bo jak tak, wypowiem Yue, to tutaj wojny... Dobra, głupiej. Jak ciężko powiedzieć, to rozpierdolmy Moskwę, tak na moje, wiesz? No, mówiłem, że Moskwę to nie, chodźmy Yue, bo się westernizuje. Znaczy, no wolałbym Yue, no bo kurwa lepiej, no bo jak się westernizuje, będzie mi za strasznie groźnego sąsiada, więc jeżeli miałbym wybierać, to bym powiedział wojnę Yue. No to decyduj, no bo to jest ciężka decyzja. Kto tu jest komandorem od dowodzenia wojną, powiedz mi? Dobra, idę na Moskwę. Pojebało cię. No dobra, idę na Yue. No właśnie. Dobrze, że wiesz, jak się słuchać przynajmniej ludzi. No, dobrze. Okej, jeżeli wypowiem wojnę Shunowi, no to będę walczył z Chu i Yue. Co, nie trzymałbym takiej gołej szesnastki tutaj. Poczekaj, przerzucę ci trochę wojska do niej, dobra? Spróbuję ci ją zrobić jak troszeczkę lepszą. Potem mam jeszcze jedną szesnastkę. Czy to jest taka dupna szesnastka, dlatego zrobię z niej coś sensowniejszego, okej? Okay? Mhm. Yue. Jak powiem Yue, to walczymy z całym światem, czy to chcemy, czy nie. Jak powiem wojnę Chu... to z Yue i Shunem. No nie wiem, kurde, nie wiem. Nikt nam w tej wojnie nie chce pomóc. A Daiviet? Daiviecie, nie chcesz być... Ej, Daiviet chce być naszym przyjacielem. Ja go przytulę. Każdy chce być naszym przyjacielem, bo jesteśmy w pierwszej trójce najpotężniejszych krajów świata. Daiviet nam pomoże. Ci jeszcze, że masz około 150 tysięcy żołnierzy i 150 tysięcy pełnego manpowera z przyrostem na poziomie 1300... Dlatego jeżeli przegram tę wojnę, to potem będę się wstydził, dlatego lepiej wolę się przygotować. Serio, jak to zrobić, to naprawdę. To ja się będę za ciebie wstydził, wiesz? Ojo, Tajo, chcesz sojusz? Chcesz sojusz, okej. Dwa sojusze już mamy. Kochają nas. A chcą walczyć z nami, czy nie? Daiviet chce nam pomóc, ale czy Oletaja chce? Poza tym wiesz jeszcze, co było głupie, że brałeś ten admin tech, bo jak kończymy admin tech, to mamy civil service, który nam zmniejsza koszt jeszcze tego, ale to tak tylko na boku ci podpowiem. Luzik, luzik, ale tak jak patrzę teraz, nie? Mhm. Jak teraz tak patrzę, mamy Army Tradition 33, dzięki eventom. Dobra, spoko, to przeprowadźmy tę wojnę po prostu, czy się boisz? Jezus, ile eventów mi wyskakuje? Wełna, okej, co tutaj jest? Local Tax Modifier, czy Local Trade Modifier, czy... Fire. Czy Local Manpower Modifier? Modifier, no. Które? Które? Jakkolwiek. Tax będzie w takim razie. Royal Marriage z Oyotayom. Chcę. Co wziąłeś w Being Neglect? No to był właśnie chyba ten event, o którym ci po prostu mówiłem. A, tam bierzesz 10%, zawsze bierzesz do Manpowera. No kurde, to się pytałem, to... A, no to przestałem cię słuchać wtedy. Dziękuję. Nie ma sprawy. Patrzymy z Yue. Okej, to rób to. Zawołałem Daiviet i Oyotaję. Tylko tak, generałów mi się tutaj przydało jakiś na przykład tego... No przerzuć. Tak, mają zblokowaną flotę, jeżeli się to interesuje w jakikolwiek sposób. Ale ten Daiviet jest fajnym sojusznikiem. No mówię, no w plecy im się wbija. 24 tysiące z dwugwiazdkowym generałem. Oyotaya idzie też 20 tysięcy, żeby Mongiang zatrzymać. Wszystko zaplanowane. Kurde, nie, no to ja jestem szapoba. No. Ej, dlaczego tam się jakiś Oyrat wbił? Trzeba tam wysłać jakiś... O, z Oyratem walczymy też? No, we wszystkimi. Dobra, może powiedz mi, czy potrzebujesz pomocy na którymś froncie? No, operuj czym chcesz, w sumie, no bo tutaj walczymy ze wszystkim. Wiesz, ja wiem dobrze o tym, że jeżeli wiesz, jeden z nas operuje, a drugi zacznie mu przestawać, to może wiesz, więcej zaszkodzić niż pomóc, nie? Ale kliki sobie na mapę dyplomatyczną i na nas, teraz zrozumiesz, no, nie tak, choćby skały srały, ja nie zobaczę, co się na północy dzieje, a na północy może się dziać źle. No dobra, to powiedzmy, że się tym zajmę, okej? Okay? Mhm, ty się tam zajmij, tam Oyrat zmasakruj, anihiluj go. Nawet specjalnie nie potrzebuję dowódców do tego, wiesz? Dokładnie. Ja tutaj będę oblegał powoli swoje forty w Yue. Dobra. On Daiviet był i Daiviet się zmył.
Tak samo jak armię Oiratu. Cóż to za poziom fortu tu macie, drugi, dobra? Wszystko wiem. No, masakracja, panowie, masakracja, dziękuję. Jak to mówi młodzież? Tak. Dobrze. Okej, armia Oiratu nie istnieje. Tyle dobrego. Nie, jeszcze mają jedną jedenastkę u siebie na ziemię, wiesz? Znaczy, zaczynają coś rekrutować. O, zginął generał. Możesz w takim razie zrobić na szybko jednego. Myślisz, że już, czy poczekasz? No, trzeba, no. No przyda się dwóch generałów na tej wojnie. Wow! No, mówiłem ci, że oni mają już dużo darmowych pipów na starcie. A ten szturm to jest naprawdę... Znaczy fire, przepraszam. No, już fire zaczyna być dużo ważniejszy, nie? Powoli. Mhm. Aż w sumie... Potrzebujesz generała? Nie, zupełnie, bierz. Ja biorę. A ja nie mam nawet żadnego przy sobie. Możesz przetransferować tego konkwistadora, jeśli potrzebujesz. Bo nie potrzebuję. No to sobie go weź. Czy no, chcesz mi gadać? Mam obu na razie. Bierz obu. Dobra, gdzie jest armia Jue? Mogą się, wiesz co, zbierać wszyscy, żeby razem napierdalać nas, nie? Dobra, wiesz co, ja w międzyczasie, żeby dyplomaci nie stali, wiesz, na próżno... Ty, mam pomysł! A Polska ma jeszcze elektyw monarchii, czy nie? Tysiąc nie, raczej nie. Już chyba mają absolutną. Tak, absolutna monarchia. Empire, tak, słuchasz. Co ty, synu, wierzysz? Dobra, dokąd ta armia idzie? Ej, co to jest ten Dieter Siege? Coś przestawili, stary, on mi wszystkie działa odsuwa z Dieter Siege. No bo uważa, że działa nie są potrzebne do przełamywania murów. Tam są koniarze potrzebni, tak. Koniarze, kawaleria, takie sprawy. Działa potrzebuje. Jak to ktoś napisał słusznie w komentarzach, już sobie wyobraża te konie, które podgryzają mury. Tak, też to widziałem. Chodźcie. Końskie zęby. Yue do ciebie idzie daleko na północ. Z dobrym generałem i ogromną armią. Niedobrze. No, ja jestem trochę rozparcelowany. No, ja też. Ja nawet nie robię tych Detach Siege'ów właśnie tak jak mówisz. One tam dziwnie to dzielą, więc nie chcę mi się tego ręcznie. Po prostu skontrolowałem, wiesz, to troszeczkę i już jest dobrze. No ja stoję po 26 tysięcy żołnierzy w jednej prowincji. No i też boję się, że jak się wbiją, no i będzie syf. Tak? Runik zdobyłeś, a idzie 50, pomóc ci jakoś? Spoko wysyłam do... A, na około idą, patrz, frajerów. Dobra, mam nadzieję, że się wbiją przynajmniej. To 26 chyba ci się będą chcieli wbić, nie? To no dobrze. Znaczy, wszystko jest 26, nie? Wiesz co, tak, powiem szczerze, że Oirat to będziemy mogli wyciągnąć z tej wojny bardzo szybko. Bo ich stolica padła w 55 dni. Dobra, chyba zrobię Detach Siege. Tak, robisz? Tu. No przyda się tam 26, wiesz? Tak, no wbijają się tam już. Jeszcze tutaj... Mają lepszego generała niż my. Aha, bo ty tam nie dałeś nawet generała. Jest generał. Jest już, chyba. Jest już. Dobra. Albo będzie. Powinniśmy wygrać zaraz to. Jeszcze dosyłam tam 25 jedną. Nie, tak, nie mam cały czas generała. To już będzie. Mał 6 fajerze, stary. Idą. O kurwa, ale wpierdol Polska spuściła komuś. O kurwa, mać, stary, Polska rozjebała pół cesarstwa. Moja Polska. Strong, kurwa, stary, no. Poland Strong. Zniszczyłem ich, dobra, spoko. Dlaczego u nich w bitwie dowodził jakiś Ouchi? Czy oni mają króla z naszej dynastii? Ty mają króla z naszej dynastii! A, Yue? Ej! Tak, bo Yue ma naszą dynastię, niesamowite. Trzeba u mnie personalną zrobić. To trzeba by zrobić mariaż. No z Yue nie zrobimy teraz mariażu, wątpię, żeby chcieli. Tak zrobimy. Dobra. Dobra, naprawiam moje armię. Wspaniałe. Cudownie. Mogę generała szybko zabrać jednego? A zabierz. Nie mogę. A, bo on stoi, oblega. To za chwilę będziesz mógł. Za chwilę wejdę na naszą prowincję i już będziesz mógł zabrać. Musisz tego gorszego, nie? Oni mają samych generałów dwugwiazdkowych. To tylko my tacy murzyni jesteśmy. Jeszcze dwóch gwiazdek nie odkryliśmy. A widzę, że masz coś. To kolejny fort. Dobra, super. O, Mongyang został rozwalony. O kurwa, ale mnie zajebali. O, mnie ustrzelili, stary, na północy. O, Irat? Z cienia mi wyszli. Szun! Z cienia. Nie widzieliśmy 20-tysięcznej armii, która żebyś wiedział. Się nas wbiła. Żebyś wiedział. Gdybym był tobą, teraz bym zaczął krzyczeć. Jak można być tak grubym, ale no. Daruję sobie. Jak może być tak grubym? Może generała jednak zabrać. Już teraz to wiesz. Trzeba mieć jeszcze armię, którą mógłby dowodzić, co nie? No, armia powiedzmy, że jest, no. W ogóle mam taką wizję. O kurwa, mać. Co? O kurwa. Czyżby syndrom rosyjski tak zwany, który miałem tak, podczas wojny ze mną? Rosyjski. Plemię Blackfootów coś zrobiło dziwnego. Chyba weszli do jakiejś federacji czy coś.
A my mamy nowe zadanie do wyboru. Oho, gdzieś tam przegrałeś, widzę. No, przegrałem, nawet kilka. No. Co my tu mamy? Conquer Troicki. Co to jest za prowincja? Już teraz rozumiem, dlaczego nie chciałeś prowadzić północnej wojny. Chodzenie po tych prowincjach to jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Ale wiesz, co jest jeszcze przyjemną rzeczą dla naszych widzów? To, że właśnie kończymy odcinek. O, jak cudownie. No, w końcu to nie muszę słuchać twojego zjebanego głosu, który mnie irytuje za każdym razem, gdy tylko go słyszę. I ogólnie mam taką ochotę, żeby nazwać cię Gałganem i Kutasiarzem, że po prostu chyba cię nazwę Gałganem i Kutasiarzem, więc uwaga, przygotuj się, Gałganie i Kutasiarzu. Jesteś Gałganem i Kutasiarzem. Dziękuję. Zepsułeś w ogóle wojnę północną. Dziękuję. To co robisz? Nic. Halo? Nic, co cię powinno interesować, panie niedźwiedziu. Dobrze, już się wygadałeś? Tak. Dobrze. Jak to się mówi, panie moi drodzy, najmniejszy pies najgłośniej szczeka, ze mną był niedźwiedź. Na razie. Ja byłem Ignacy, wyjście. Wy to ma Europa Universalis 4. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.